projekt Szlak Nowochódzkich Neonów został zainicjowany wiosną 2020 roku. Rozpoczęła go wielomiesięczna kwerenda, którą poprowadził pan Paweł Bochenek oraz pani Joanna Suchowiak-Chorzemski. Efektem tej kwerendy jest publikacja Przewodnik po neonach Nowej Huty. W publikacji odnajdziemy inwentarz, prawie 200 pozycji w tabeli. Są to neony, które kiedyś znajdowały się w przestrzeni Nowej Huty, ale również neony, które działają do dzisiaj. Obok tego inwentarza w przewodniku odnajdą również Państwo szlak po neonach nowochódzkich. To jest 53 neony, które są szerzej opisane, które pozwolą na przemieszczaniu się po Nowej Hucie, wstawaniu w wyznaczonych lokalizacjach i z przewodnikiem w ręku można więcej dowiedzieć się o tym, gdzie kiedyś znajdowały się neony, jak wyglądały, jaki kolor miały, ale również w przewodniku są archiwalne zdjęcia, dzięki którym możemy zobaczyć, jak te neony wyglądały. Udało nam się zinwentaryzować ponad 170 neonów. W większości są to neony, tak nie do końca słusznie nazywane neony PRL. Ja bardzo nie lubię takiej nazwy. W każdym razie to są neony, które były projektowane i montowane powiedzmy w latach 60., 70., kiedy był taki największy boom. Natomiast są również neony, które w XXI wieku się pojawiły, ale tego nie jest zbyt wiele. Po tamtym wielkiej modzie na neony z lat 70. zwłaszcza, w Nowej Hucie nie zostało ich zbyt wiele. Powiedzmy z tych historycznych neonów, no to na palcach jednej ręki można wymienić. To jest jubilatka, która może będzie oświetlona. Jest to świt, który świeci. Stylowa, która lada moment również zostanie przywrócona. O, Ludwik na Kazimierzowskim. Mówię, te wszystkie neony, które teraz wymieniłem, to są neony wykonane w technologii klasycznej, czyli szklanych rurek na klasycznych podkładach według oryginalnych projektów. Tak jak stylowa na przykład, no, ona została zdemontowana i teraz jest przywracana jakby na podstawie dokumentacji zdjęciowej, bo nawet nie mamy projektów architektonicznych i te neony będą bardzo wierne. Natomiast taka jubilatka, ona cały czas jest tam na daszku i można te litery odremontować, rurki dać nowe i będzie cieszyła wszystkich. Oprócz premiery przewodnika mamy również premierę fontu Samosia. Jest to font inspirowany nowochódzkimi neonami. Jego nazwa pochodzi od neonu Samosia, który znajdował się na pawilonie handlowym przy bloku, który potocznie mieszkańcy Nowej Huty nazywają helikopter. Ten neon Samosia dał nazwę fontowi Samosia, który można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej ośrodka i wykorzystać chociażby do projektowania neonu. Pamiętam ten dzień jak dziś, z okazji pierwszej Komunii Świętej, dostałem piłkę od ojca i ta piłka kosztowała 320 zł, wówczas niewyobrażalne pieniądze. No i zamarzyło mi się zagrać na prawdziwym boisku i oczywiście zamiast do szkoły poszedłem tutaj na Stadion Wandy, no ale że trafiłem też na takich łobuziaków jak ja, tylko trochę starszych, no tą piłkę mi bardzo szybko zarekwirowali. I tak się stało, że zacząłem przychodzić tutaj z ojcem z nadzieją, że odzyskamy tą piłkę. No i tak natknąłem się razem z tatą na trenera Pomorskiego, który powiedział, że no tej piłki to prawdopodobnie nie odzyskamy, a jeśli będę chciał się pobawić piłką, to zapraszam mnie na treningi. No i tak się zaczęła moja przygoda z piłką. Andrzej był bezpośrednim człowiekiem, który mówił to, co myśli i nigdy nie zapominał tych, z którymi grał, z którymi się kolegował. Czy to na osiedlu, już nawet grając w Wiśle, czy jak żeśmy się spotykali, zawsze mogliśmy pogadać, powspominać. Mój pierwszy kontakt zawodowy z Andrzejem Iwanem był na początku października 1973 roku. Ja wtedy byłem początkującym sędzią piłkarskim. Andrzej rozpoczynał swoją karierę zawodnika jeszcze jako trampkarz Wandy Nowa Huta. Na Stadionie Wisły w przeddzień meczu Stali Mielec z Feną Zvezdą odbył się mecz trampkarzy Wisła-Wanda. Wanda wtedy dominowała dzięki Andrzejowi Iwanowi, który no, przerastał umiejętnościami pozostałych zawodników, wyróżniał się na tle nawet bardzo utalentowanych graczy Wisły.
To już wtedy był pierwszy sygnał do tego, że może być zawodnikiem dużego formatu. Stwierdzam, że był to największy w historii talent polskiej piłki. Może mógł mu dorównywać tylko w ówczesnych czasach Mirosław Okoński z Lecha Poznań. Jak mu się uderzyło na lewą nogę czy na prawą, obojętnie, uderzał z dwóch nóg jednakowo. Ja nie widziałem jeszcze tak uzdolnionego piłkarza w polskiej ekstraklasie, żeby lewą czy prawą nogą dryblował w dwie strony i żeby dośrodkowywał czy strzelał z dwóch nóg jednakowo. To się rzadko zdarza. Mówimy o wielkim piłkarzu, który odszedł. Ja pamiętam, jak czekaliśmy go, czy go Gmoch powoła na Mistrzostwa Świata w Argentynie w 1978. Jeszcze tutaj musiał zagrać w Mistrzostwach Europy Juniorów w Krakowie. No i potem pojechał z Nawałką do Argentyny. Tam jeszcze nie zaistniał tak za bardzo, ale już lata 80., kiedy z Wisłą w 78 zdobyliśmy Mistrzostwo Polski z ogromnym jego udziałem, a potem lata 80., kiedy grał na najwyższym poziomie właściwie światowym, był królem strzelców eliminacji Mistrzostw Świata. Zdobył 4 tytuły Mistrza Polski, 3 z Górnikiem. Chodziłem na jego mecze, jeździłem do Zabrza, byłem na innych meczach, a później bardzo przyjaźniliśmy się. Jest dumą Nowej Huty, dumą klubu Wanda, który go wychował i się nim też opiekował. No i tak godnie i pięknie pożegnali go kibice i przyjaciele. Było wielu przyjaciół, przyjechali zawodnicy też z Legii Warszawa. On zostanie w naszych sercach, w sercach kibiców w szczególności.